Hello everyone, witajcie wszyscy. Dzisiaj zajmiemy się następną zasadą Donalda Trumpa. Zasadą, którą, jak on sam twierdzi, utorowała mu ona drogę do sukcesów. Zanim ją przytoczę, chciałabym wyjaśnić znaczenie słowa określającego tę zasadę. Vacation. In Britain we talk about holidays. W Wielkiej Brytanii mówimy holidays. This is British English meaning. Jest to brytyjski angielski. Słowo vacation, którego używa Donald Trump, nie jest często używane w Zjednoczonym Królestwie. It's American English meaning. Jest to American English. We talk about holidays or vacations when we take a week or two off work. Mówimy o wakacjach, kiedy bierzemy sobie wolne, na przykład tydzień lub dwa wolne od pracy. Aby osiągnąć sukces, Donald Trump radzi: Don't take vacations. Don't go on holidays. O co tu chodzi? What's the point? Czy nie mamy wypoczywać? Brać sobie wolnego od pracy? Jeśli nie cieszy cię twoja praca, uważa Trump, if you are not enjoying your job, to oznacza, że masz nieodpowiednią pracę. You are in the wrong job. Ja, mówi o sobie Trump, robię interesy grając nawet w golfa. Even when I'm playing golf, I'm doing business. Nigdy nie zatrzymuję się. I never stop. I zwykle dobrze się przy tym bawię. And I'm usually having fun. Według Trumpa, dzięki zamiłowaniu do pracy i do robienia biznesu, jest on, nasz bohater, nie tylko na wakacjach, ale jest bliżej swoich dzieci niż kiedykolwiek to miało miejsce. Proszę, tu zawsze następuje jakaś kolizja między obowiązkiem pracy a wychowaniem dzieci. Tatuś czy mamusia nie mają czasu na wychowanie dzieci, a Donald Trump wykorzystuje pracę do kontaktu z dziećmi. Now that my kids are joining the family business, teraz, kiedy moje dzieci wchodzą do rodzinnego biznesu, I'm closer to them than I've ever been. Zauważam też, mówi Trump, że lubi relacje z nimi, ze swoimi dziećmi, właśnie w trakcie pracy. I love relating to them just the way my father related to me. Tak lubi relacje z nimi w taki sposób, jak jego ojciec odnosił się do niego. Poprzez pasję do dobrze wykonanej pracy. Through a passion for work well done. Coś w tym jest. There's something in it. Przytoczę zatem słowa Konfucjusza. Choose a job you love. Wybierz pracę, którą kochasz, and you will never have to work a day in your life. I nigdy nie będziesz musiał pracować nawet dnia w swoim życiu. Właściwie na tym mogłabym zakończyć mój wywód, ale chciałabym jeszcze wyjaśnić pojęcie bank holiday. Bank holiday. This is
a public holiday. Są to wakacje, dni wolne od pracy, o tak bym nazwała, publiczne. Not a Saturday or Sunday. Nie jest to ani sobota, ani niedziela. When banks are officially closed. Kiedy są zwyczajowo banki oficjalnie zamknięte. That's all for today. In the next episode, I will be talking about success that breeds success, czyli sukces, który rodzi sukces. Oczywiście według Trumpa. Thank you very much for today. And goodbye.